Sponsorem programu jest stacja paliw Oil Transfer Development. Suwałki, ulica Pułaskiego 107. Niedziela, godzina 17:30, no bardzo ważny mecz przed Wigrami Suwałki. Chcemy utrzymać pozycję lidera. No wszystko zrobimy, żeby tą pozycję utrzymać. Każdy oczywiście mecz jest ważny, ten też jest istotny. Pracujemy sumiennie na treningach, jest cały tydzień, żeby popracować jeszcze mocniej nad tymi elementami, które chcemy doskonalić, żeby tak jak mówię, ta płynność w grze była jeszcze lepsza, żebyśmy tutaj nie tylko przed własną publicznością, ale też i w pozostałych spotkaniach naprawdę grali szybko, składnie, dobrze, widowiskowo, a to co najważniejsze, skutecznie. Graliśmy skutecznie do poprzedniej kolejki, której przegraliśmy 1-2 w Tychach. Dojdzie do zmiany składu, bo do tej pory no, można było stosować zasadę, że zwycięskiego składu się nie rusza. No tak, ale ja nawet przy zwycięskim składzie nieraz lubię zmiany, to znaczy na zasadzie zmiany dla zmiany, ale trzeba obserwować zawodników na treningach, jak się zachowują. Czy dojdzie do zmiany, no trudno powiedzieć na tym etapie jeszcze. Patrzymy, jak zawodnicy wyglądają. Musimy wybrać jak najlepszy wariant, jak najbardziej skuteczny, ale to, co chciałbym dodać, to to, że ci zawodnicy, którzy zawsze wchodzą z ławki, podnoszą jakość i to jest też istotne, także czy to będzie taka, czy inna jedenastka, myślę, że wszyscy, którzy będą uczestniczyć w tym spotkaniu, zrobią, żeby wygrać to spotkanie przed własną, tym bardziej publicznością tutaj w Suwałkach. Przed własną publicznością no, gramy niesamowicie, trzy ligowe zwycięstwa, same wygrane, ale też trzeba no, dodać, że wygraliśmy z Beniaminkami. Tak, ale to tak naprawdę niekiedy nie ma znaczenia, natomiast średnia bramek jest piorunująca, bo prawie 4 bramki na mecz, także potrafimy tutaj przed własną publicznością stwarzać te sytuacje, na co oczywiście mocno liczymy w tym spotkaniu i tak postaramy się od początku zagrać, przede wszystkim oczywiście z nastawieniem ofensywnym, tak żeby jakby potwierdzić to, że jesteśmy liderem, ale też i nie patrzeć w tabelę, tylko mówię, zagrać naprawdę dobre spotkanie, żeby wszystko zrobić, żeby po ostatnim gwizdku naprawdę być zadowolonym, że zrobiliśmy wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Przyjeżdża Pogoń Siedlce, no to drużyna, z którą wygrał pan pierwszy mecz tutaj na boisku w Suwałkach w roli szkoleniowca białoniebieski. Tak, rzeczywiście, to był pierwszy mecz i to przełamaliśmy wtedy tą niechlubną passę. Teraz znów zaczęła się passa i ja liczę, że ona będzie szła do góry, czyli będziemy tutaj śrubować ten rekord zwycięstw. Pogoń Siedlce wygrał w poprzedniej kolejce, wygrała z Bytowią 1-0, także pokazuje to, że to jest też silny zespół, będzie trzeba uważać i na pewno tutaj nie przyjadą, żeby położyć się. Zresztą w tej lidze te wyniki i pokazują, że tak naprawdę nie tyle każdy może wygrać z każdym, co trzeba być dobrze dysponowanym w określonym dniu i tak jak mówię, no, tą wolicjonalnością przede wszystkim też przewyższać przeciwnika. Rafał Augustyniak, pomocnik Wigier, ale wiosną Pogoni Siedlce, naszego najbliższego rywala. Tak, dokładnie. Przybywałem w Siedlce już tak naprawdę półtora roku. Wcześniej byłem w drugiej lidze. Ostatnie pół roku też tam spędziłem. Miło wspominam ten okres, ale teraz nie będzie żadnych sentymentów. Trzeba wygrać z nimi i cieszyć się z kolejnych 3 punktów. A jak ten mecz wspominasz wiosenny, kiedy Wigry wygrały tutaj z Pogonią i przełamały taką niechlubną passę 9 porażek z rzędu? Tak, pamiętam, kiedy jechaliśmy, trener Sasar, jeszcze ówczesny trener Pogoń Siedlce podkreślał, że jeżeli strzelimy tutaj pierwszą bramkę, to Wigry wtedy nie wygrały żadnego meczu u siebie, chyba pamiętam od bardzo długa. I też jak straciły pierwszą bramkę, to nawet nie potrafili tutaj doprowadzić do remisu. I pamiętam, jak strzeliliśmy tą pierwszą bramkę na 1-0, już byłem praktycznie pewien, że wywieziemy tutaj komplet punktów, no ale piłka jest taka, że niestety straciliśmy 3 bramki i Wigry się na nas przełamały. Rafał, Pogoń na inaugurację wygrała z GKS-em w Tychach. W tych samych Tychach no, Wigry poniosły pierwszą porażkę. To można stwierdzić, że Pogoń Siedlce jest lepszym zespołem niż Wigry? Nie, na pewno. Mecz meczowi nie jest równy i to było widać. Pamiętam, oglądałem skróty, widziałem tam Siedlce stworzyły taką jedną sytuację po rzucie rożnym, strzeliły bramkę i tak naprawdę utrzymały ten wynik do końca.
my graliśmy tam w piłkę, staraliśmy się przynajmniej. Myślę, że to nie wyglądało tak źle i to jest jakiś taki zimny prysznic dla nas, że w tej lidze na pewno nie będzie łatwo z nikim po tym 6-0. Może takie małe rozluźnienie weszło między drużyny, ale teraz ciężko pracujemy, żeby pokonać Pogoń Siedlce. To trochę inny zespół niż wiosną. Doszło tam paru zawodników, szczególnie z Legii Warszawa. Trener też Dariusz Banasik z Legii Warszawa. Jak myślisz, jaki to będzie mecz? Tak, dokładnie. Ten zespół się bardzo dużo zmienił, bo odeszło dużo chłopaków, przyszło kilku nowych i na pewno też będzie ciężko, bo tak jak podkreślam, w tej lidze każdy mecz jest bardzo trudny i ten z Siedlcami też będzie trudny. Na pewno trener Banasik zmienił styl drużyny, inaczej grają niż do trenera Sasala. Myślę, że przyjadą tutaj i będą czekali na jakieś kontrataki i tak myślę, że ten mecz będzie wyglądał. Rafał, jesteś zawodnikiem Jagiellonii Białystok, ostatnio wypożyczałem do innych klubów, ale wcześniej w Widzewie Łódź czy w Jagiellonii rozegrałeś ponad 20 meczów w Ekstraklasie. Jak myślisz, Wigry, lider pierwszej ligi, już by pasowały do Ekstraklasy, czy to jeszcze nie ten poziom? Na pewno w Ekstraklasie potrzeba więcej ludzi z takim z doświadczeniem tym ekstraklasowym. Tak naprawdę u nas w drużynie jest kilku chłopaków, którzy tam grali w tej ekstraklasie, a tak jak po mnie, można powiedzieć, 20 kilka meczów, to tak naprawdę jest nic. Można powiedzieć, że od 100 meczów w ekstraklasie można mówić, że tam się grało, bo tak naprawdę te 24 to na razie jest mały dorobek, ale mam nadzieję, że z czasem uda się więcej zagrać, ale Wigry na pewno mają bazę taką, że już mogłyby spokojnie awansować do tej ekstraklasy. Wiadomo, że stadion jeszcze nie jest taki, jak powinien być, ale myślę, że tutaj by sobie poradzili z takim. Ale my na razie o tym nie myślimy i staramy się w każdym meczu wygrać mecz, a coś, co się okaże po tej rundzie, po sezonie, to zobaczymy. No, w rozmowach, w szatni spodziewaliście się, że tak będziecie wysoko w tabeli po tych 7 kolejkach spotkań? Na pewno wiemy, że każdy czuje, że jest tutaj wyrównana kadra. Nie mamy takiej tak naprawdę dużej kadry, ale jest bardzo wyrównana, bo na każdej pozycji jest przynajmniej 2 zawodników tak samo wartościowych i każdy tutaj rywalizuje o miejsce w składzie i tak jak mówię, mamy silny zespół i liczyliśmy na to, że będziemy wygrywać, no ale na pewno nie aż tak, że będziemy liderować od samego początku. No ale to nas cieszy, to nas też motywuje do dalszej pracy i mam nadzieję, że utrzymamy się na tym miejscu jak najdłużej.